co Pani zwróciła szczególną uwagę organizując treningi? Staraliśmy się, aby trening był przygotowany pod mniej więcej poziom dzieciaków w wieku klas 6, pierwsza klasa gimnazjum. A tutaj byli też również młodsi, bo są organizowane dodatkowo Mistrzostwa Krakowa w skoku z wyż. Jak wrażenia po treningu? Bardzo dobre, bardzo dużo dzieciaków, pozytywnie, fajnie. Co sprawiło, że wybrałeś lekką atletykę? Pojechałem na szkolne zawody, tam właśnie trener mnie zauważył, powiedział, żebym przyszedł na treningi, że takie wyniki będą po roku. No i trenowałem ten rok, wyniki były takie, jak trener zapowiedział, w związku z tym trenuję cały czas. Ocenia Pani reakcję dzieciaków na wizytę Sylwestra Bednarka w szkole? No myślę, że były bardzo szczęśliwe. Tu jest szkoła o profilu lekkoatletycznym między innymi i piłki ręcznej. I przeprowadzenie treningu było to dla nich bardzo duże przeżycie. Trzymam kciuki, żeby moi uczniowie szczęśliwie i zdobywali medale, bo zaczyna się sezon lekkoatletyczny. Złota rada, ostatnie słowo dla przyszłych mistrzów? Trenuj, a będzie Ci dane. Super. Dziękujemy bardzo. Magdalena Małochleb, ambasador Fundacji Zostań Mistrzem.